Osobą jako nowa ekipa władz miasta. Rządzenie to trudna sztuka, jak wielu uważa, ale jak pan obserwuje miasto z tej perspektywy zarządzającego, a nie jak dotychczas mieszkańca? Jest, myślę, bardzo podobnie, bo ja ciągle jestem mieszkańcem. Ale teraz ma pan na sobie dużą odpowiedzialność. Tak, do mnie należy edukacja i po części profilaktyka zdrowia. Także zmierzyłem się już z kilkoma problemami, udało mi się odbyć wiele, ale to naprawdę wiele spotkań, które no dużo mnie nauczyły, pokazały, co się teraz dzieje, co jest na pierwszym planie. Także dzięki temu już jestem. Powiem tak, to była chyba najtrudniejsza sesja w moim życiu. Dlaczego? Bo bardzo dużo nauki w ciągu dosłownie dwóch miesięcy niecałych. No ja dla mnie to jest miesiąc tak naprawdę, bo ja jestem od 3 grudnia, choć no nie ukrywam, już wcześniej przygotowywałem się do tego stanowiska. Panie prezydencie, w jedną z decyzji była kwestia wstrzymania szczepionek. Z tej decyzji pan się wycofał, ponieważ było bardzo wiele sygnałów również do naszej redakcji. Co z tymi szczepionkami? Jaka sytuacja jest na ten moment, jeśli chodzi o szczepienia mieszkańców? Wydaje mi się, że wycofał to nie jest dobre słowo. Tak naprawdę podlegało to wszystko analizie, i tak naprawdę to nie była analiza od strony przedmiotowej, bo jesteśmy tego świadomi, że szczepionki są potrzebne. Tak naprawdę, jeżeli zacznę od 2006 roku i badań. Z tego roku, kiedy było 136 bardzo poważnych zachorowań związanych z ciężkim zapaleniem płuc wywołanych pneumokokami. Po wprowadzeniu programu w roku następnym było ich tylko 36, także 60% skuteczności. Aż miło popatrzeć na takie wyniki te wyniki utrzymują się cały czas. Analizie podlegało głównie, kiedy zobaczyłem ilość wydatków, które są przeznaczone na ten program, na te programy, bo jest ich cztery. Po prostu chciałem to skontrolować, aby podjąć odpowiedzialną decyzję. I jakie były wyniki tej kontroli? Jest Pan już przekonany do tego, że do słuszności tych szczepionek bezpłatnych? Jak powiedziałem, o tym co do tego nie mieliśmy, razem z prezydentem, żadnych wątpliwości. To tylko trzeba było sprawdzić procedurę, czy na pewno nas na to stać, czy w budżecie są zabezpieczone pieniądze na to. Także to tylko tego dotyczyło. Panie prezydencie, czy w sezonie jesiennym, czy w drugiej połowie tego roku, będą również środki i szczepionki dla seniorów zostaną utrzymane, jeśli chodzi właśnie o profilaktykę grypy? To bardzo ważny temat. Tak, będzie to utrzymane. Trzeba też powiedzieć, że jeżeli chodzi o meningokoki, pneumokoki teraz akurat są już przewidziane w budżecie państwa, to bardzo dobrze. Zresztą nie wiem, czy pani wie o tym, ale one są jakby dopuszczone przez badania oparte na naszym mieście. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o to, że jak wspomniałem w chwilowej rozmowie przed programem, dzieci zazwyczaj są nosicielami właśnie tych czy meningokoków, czy pneumokoków. Bardzo to wpływa później na tych ludzi starszych, którzy już tracą później odporność. Dlatego bardzo jest ważne szczepienie populacyjne, które odbywa się właśnie, no w tej chwili chyba jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o Polskę. Jeżeli zrobimy to jakby celowo, czyli kupimy dla przykładu 500 szczepionek, a populacja jest 2000, to ciągle te ogniska będą się rozwijać. My zabezpieczamy się całkowicie. Także wydaje mi się, że to fajnie, że jesteśmy liderem w całej Polsce. Panie prezydencie, wspomniał pan, że również w pana kompetencjach leży edukacja. I o tej edukacji również warto porozmawiać, ponieważ zbliża się, finiszuje, można powiedzieć, wdrażanie. Reformy edukacji. Jak Kielce są przygotowane do tej reformy? Tak jak pani zauważyła, to już finał dwuletniej edukacji, reformy edukacji, z którą mamy do czynienia, która została nam narzucona jakby przez Ministerstwo Edukacji. Wydaje mi się, że w takim mieście jak Kielce nie będzie większego problemu. Minister Zaleska teraz jakby. Pozwoliła na wykorzystanie swobód do, do kontynuowania nauki. W naszym mieście nie ma takiego zagrożenia. Rozumiem obawy rodziców oraz uczniów, no ale cóż, musimy się zmierzyć z tym problemem. Jak Państwo zamierzacie zmierzyć się z tym problemem? Jakie decyzje zostaną właśnie podjęte, żeby zadowolić zarówno nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim, żeby to było dla dobra ucznia? Duża grupa ludzi cały czas to analizuje. Ja muszę powiedzieć, że dyrektorzy, z którymi spotkałem się już kilkakrotnie, to naprawdę bardzo doświadczeni, wykształceni ludzie, którzy są otwarci na moje propozycje. Bardzo dużo propozycji też poddają jakby nam. To jest jakby projekt, który cały czas żyje. Od pierwszego tygodnia zaczynam spotkania ze szkołami podstawowymi. Wierzę, że oni też wniosą strasznie dużo do tego programu. To jest, jakby, dowód na to, że ten program cały czas żyje. I nawet informacja, która została przedstawiona, jakby wczoraj w mediach, ona jest jedynie cząstkowa. To jest informacja, która pokazuje, jakby, symulację tylko tego. Z czym będziemy się mierzyć? Ale to jest tylko jeden wątek, Jakżeśmy rozmawiali też przed chwilą. Sytuację, aby rozwiązać prawidłowo, trzeba wziąć pod uwagę szkołę podstawową numer 8, informatyka, szkołę na Warszawskiej czy 30, i dopiero wtedy można podejmować jakiekolwiek decyzje. Nazywam to taką macierzą, bo najpierw trzeba wprowadzić te wszystkie dane w tą macierz, a później podejmować decyzje. Jeśli chodzi o kielce, nie będzie nauki w soboty. To mogę zapewnić, że na pewno nie będzie nauki w soboty. Będzie ciaśniej, będziemy uczyć się długo, dłużej, ale tak jak. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, dyrektorzy pracują na płachtach tak, aby ograniczyć te Płachty zajęcia. To są plany tak, lekcji. Tak, to są plany lekcji, ogromne plany lekcji, aby ograniczyć zajęcia wieczorne. Jesteśmy po rozmowach z ZTM, aby jak najlepiej dopasować kursy autobusów, tak, aby te dzieci miały jak najwygodniejszy transport. Proszę mi wierzyć, na pierwszym miejscu stawiamy dzieci to młodzież, która, która właśnie stoi przed, przed jakby tą reformą. Wspomniał Pan o tych spotkaniach, o tych rozmowach z rodzicami, z nauczycielami. Jakie obawy do państwa, do władz miasta ci ludzie zgłaszają? No szczególnie to jest właśnie ta akumulacja tego rocznika, czyli jakby dłuższe zajęcia. Ja to rozumiem, no bo każdy... Każdy chciałby wcześniej skończyć zajęcia, ale tak jak też wspomniałem wcześniej, my uczyliśmy się dość dłużej, prawda? To nie jest jakiś no drama. My jesteśmy z tego pokolenia, które właśnie uczyło się na drugą zmianę również. Dokładnie tak. Wiadomo, że to spada komfort jakby życia, aczkolwiek no, no cóż, no jest to do zrobienia, trzeba to zrobić, musimy się z tym zmierzyć. Panie prezydencie, a jeśli chodzi o uczniów, zbliżają się ferie. Zimowe. Jakie atrakcje między innymi mogą uczniowie spodziewać się, jeśli chodzi o miasto? Co ja się pan cieszę. by polecił jako ja się, prezydent? Ja, ja się cieszę bardzo, bo mamy śnieg, tak? I widzę, że stok na stadionie, ja ze swoimi dziećmi już byliśmy na nartach, ja akurat jeżdżę na desce. Mamy przyjemną piękną zimę, idealna temperatura, także zachęcam wszystkich do korzystania. No z tego, czego nie ma, tak naprawdę już w Polsce co roku. Także, także szczególnie aktywny wypoczynek. Mamy, wiadomo, nasze baseny. Ja uwielbiam pływać, jestem aktywny sportowo i, i zachęcam wszystkich do korzystania. Panie prezydencie, a studniówki, czy może był pan, albo ma pan zaproszenie na jakąś studniówkę jako prezydent, który yy, no, tutaj nadzoruje te kwestie związane z edukacją? Wiem, że już jedna studniówka na pewno się odbyła i muszę się pożalić, że mnie nikt nie zaprosił. <laughs> a na kolejne studniówki, czy będzie pan, że tak powiem, obserwował przynajmniej, jak się one odbywają, jak młodzież się bawi? Oczywiście, że tak. Bardzo lubię te imprezy. No cóż, to już było dawno temu, kiedy była moja studniówka, aczkolwiek fajnie się popatrzy na tą młodzież, która, która tak wspaniale się bawi. A czego pan może również życzyć młodzieży, dzieciom, którzy no, pojutrze rozpoczną ferię? Życzę przede wszystkim, żeby odpoczęli wszyscy, tak nauczyciele, jak i dyrektorzy czy uczniowie. Może uda się też rodzicom, może gdzieś wyjadą też na krótki czas, tak aby nabrać sił do, do dalszej pracy, do dalszych, dalszych spełniania swoich marzeń. A po feriach spotkania intensywne z nauczycielami, z rodzicami, aby dopracować tą reformę edukacji? Tak, jutro mamy pierwsze spotkanie z rodzicami. Tak jak wspomniałem, ja zaczynam spotkania od poniedziałku, dlatego że dyrektorzy zazwyczaj jednak pracują. Mówię tutaj o szkołach podstawowych i no, będę chciał się z nimi wszystkimi zobaczyć i porozmawiać też o ich poglądach na temat tej reformy edukacji. Wydaje mi się, że też wniosą dużo na pewno i ten problem, który jest, szekujemy na sukces. I na pewno o tym sukcesie za jakiś czas będziemy rozmawiać. A przypomnę, że dziś gościem w studiu był Marcin Różycki, wiceprezydent Kielc, rozmawiała Katarzyna Bernard. Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu. Prawdę mówiąc, poranna rozmowa.